Oboje z partnerem jesteście czyści, jesteście trzeźwi. Tak. Można zachować godność, będąc bezdomną osobą. Można, prawda? Można. Co trzeba robić? Czego unikać? Czego unikać? Nie wiem, no. Przede wszystkim to starać się nie doprowadzać do upojenia alkoholowego, nie pić. Znaczy, wiadomo, że z tego, co ja widzę i przez tyle lat, to wiem, że osoby w mojej sytuacji piją praktycznie non stop. No czego jeszcze unikać? No ja wiem, narkotyków i złego towarzystwa, bo ja to jestem osobą, która, nie wiem, bez przerwy się nad kimś lituje. Tak samo było teraz ostatnio i przez to mam straszne problemy. Są problemy w miejscu, gdzie mieszkamy, i z policją, i ze strażą miejską. Bez przerwy jesteśmy nachodzeni, bez przerwy jesteśmy kontrolowani. A mamy na dole niestety lokatorów, którzy potrafią nawet wyskoczyć do siebie z nożem. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Mam na imię Agnieszka, mam 49 lat. Jesteś osobą w kryzysie bezdomności. Od 35 lat. Pamiętasz ośrodki prowadzone przez Marka Kotańskiego? Tak rozmawialiśmy przed samym nagraniem. No, tych ośrodków było 12, także nie jestem w stanie wszystkich zapamiętać. No, ale... Marek Kotański, świętej pamięci, bardzo, bardzo dużo mi pomógł. Nie tylko mi, ale i moim dzieciom. No a później, no niestety, Marek zmarł. Ośrodki poszły w większości do prywatyzacji. No a ja zostałam niestety na ulicy. Czy mogłabyś powiedzieć właśnie, jak to się zaczęło z tą bezdomnością u ciebie? To znaczy, u mnie zaczęło się tak, że w wieku 15 lat odeszłam z domu. Później trafiłam do Państwowego Pogotowia Opiekuńczego. Z Pogotowia Opiekuńczego byłam we Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bytomiu. Po Bytomiu w wieku 18 lat urodziłam pierwsze dziecko. Wtedy byłam szczęśliwa, bo miałam dom, miałam wszystko. No ale niestety zadałam się z osobą, która non stop mnie biła i musiałam stamtąd uciekać. No i od tamtej pory, no tak to się potoczyło. Ośrodki pana Kotańskiego, ośrodki księżnej hrabiny Tarkowskiej. Na jednym ośrodku byłam tutaj w Krakowie u sióstr zakonnych, no a później to cały czas praktycznie albo puste stany, albo wagony. Różnie to jest. Wagony, ale takie, które stoją na bocznicy, tak? Tak, tak. Właśnie tak. Kiedy rozmawiam z kobietami bezdomnymi, zadaję to pytanie. Jak sobie radzi kobieta bezdomna na ulicy? To znaczy, jeżeli chodzi o Kraków, to tutaj jest bardzo dużo możliwości, jest bardzo dużo punktów. No ale no i w swoich możliwościach, może tak powiem, to też próbujemy jakoś dbać o siebie. Chociaż mycie się w zimnej wodzie nie jest przyjemne. A korzystasz może z pomocy kapucynów tutaj na Smoleńsk 4? Tak, tak, tak. Tam jest i łaźnia, i garderoba, i jadłodajnia. Jadłodajnia. Znaczy, no jadłodajnia, no. Ja chodzę
tylko na kanapki, bo nie mam kartek na obiady, także. A czy masz w tej chwili jakiś zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej? Tak, w lipcu starałam się o zasiłek i miałam mieć wypłacony na początku miesiąca. No okazało się, że niestety dostanę dopiero po 20, bo jest okres chwili obecnej urlopowy i panie nie mają na to czasu. Tak, to jest właśnie dziwne, że pracownicy, którzy mają urlop, ich jakby nieobecność przekłada się na to, że osoby, które potrzebują pieniędzy, tych pieniędzy nie mają, prawda? Tak. Taka no absencja jest, moim zdaniem jest zupełnie niepotrzebna, bo można znaleźć kogoś w zastępstwie. No to jest, ja dzwoniłam już kilkakrotnie, bo od 8 miało być wysłane pieniądze. Praktycznie przez 4 dni biegałam z poczty na pocztę, bo mam konto założone w banku pocztowym. W dalszym ciągu pieniądze nie przyszły. Dodzwoniłam się do Miejskiego Ośrodka Pomocy, tam gdzie podlegałam, pod Warszawę. No i powiedzieli mi, że niestety, ale dopiero dostanę pieniądze po 20, tylko oni nie zastanawiają się, co do 20, z czego można żyć, może tak. Tak, co osoba bezdomna zrobi w tym momencie? A kilka dni wcześniej rozmawiałam z innym znowu pracownikiem socjalnym, który jest na zastępstwie, mi powiedziała, że mniej więcej około 10 już powinna mieć pieniądze. Raz już napisałam skargę na ten ośrodek, to jeszcze wcześniej jak mieszkałam w Warszawie. Skarga poskutkowała, bo pracownik socjalny został zwolniony. No a teraz to chyba będę musiała zrobić to samo, bo co pracownik to mówi, całkiem co innego i nie wiem co mam robić. A tak zmieniając temat i żeby już nie narzekać na tych pracowników. Pochodzisz skąd dokładnie? To znaczy urodziłam się w Łominie, wychowałam w Radzyminie, częściowo mieszkałam w Warszawie, no a później to już... Jak to się stało, że trafiłaś do Krakowa? Przez 3 lata mieszkałam w Kielcach, też zajęłam działkę, można powiedzieć, że na dziko. No i razem z partnerem żeśmy postanowili, że, bo tam zaczęły się problemy z moim byłym partnerem, no i postanowiliśmy, że przyjdziemy tutaj do Krakowa, bo tu jest, tak jak mówiłam, więcej punktów, więcej możliwości. No i 6 dni z Kielc do Krakowa żeśmy szli na piechotę. No podziwiam. Ja kiedyś szedłem z Kędzierzyna do Wisły też i to zajęło 5 dni. To jest duży wysiłek. No a my jeszcze z psem. Z psem, tak. Właśnie, bo tego na filmie nie będzie widać, ale jesteś w takim nieformalnym związku z mężczyzną i opiekujecie się sobą nawzajem, prawda? Tak, tak, tak. To jest bardzo dużo, no bo osoba, znaczy bynajmniej dla mnie, osoba, która jest bezdomna i jest sama, no to nie wiem. Chciałem cię zapytać o taką intymną rzecz. Czy to się wiąże z jakimś zobowiązaniem, to, że jesteś z jakimś mężczyzną, czy nie, po prostu to jest taki układ z tolerancją? Nie, my jesteśmy, tak jak mówiłam, od 4 lat razem, ale u nas jest tylko tyle, że jesteśmy, nie. Nie ma żadnych zobowiązań, nie ma nic. Jest szacunek, tak? Jest szacunek. Czujesz się bezpiecznie? Tak, a zwłaszcza teraz w tym miejscu, gdzie obecnie mieszkam, można to tak nazwać, to nie wiem, czy dałabym sobie radę, bo mieszkam na pustostanie i tam przychodzą osoby, które mają po 16, po 17 lat, pod wpływem narkotyków, pod wpływem alkoholu i tam się zaczynają dziać bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Właśnie ktoś mi już tutaj mówił w Krakowie, że pojawia się młodzież, która się czasem wyrywa z domu na kilka dni.
taki gigant kiedyś to się nazywało, tak, prawda? Tak, tak. Im coś tam się wydaje i oni jakby zmieniają nie tyle układ sił, ale taką równowagę, która panuje pomiędzy osobami bezdomnymi. Są agresywni, są nachalni. Tak, tak. Powodują bójki. Możesz to potwierdzić, tak? Że tak, tak jest. Tutaj to jest bardzo częste i ja dlatego mówię, że to są przeważnie osoby, które mają, znaczy osoby, no, dzieci. Po 16, po 17 lat pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków. Na naszym pustostanie już doszło do tego, bodajże przedwczoraj, że nam całkowicie rozwalili drzwi. Drzwi nie nadają się w ogóle do użytku. No a z tego, co żeśmy rozmawiali z sąsiadami obok, no to powiedzieli, że bo tam zaraz obok nas jest boisko szkolne, no to powiedzieli, że to właśnie jest wina tej młodzieży. Powiedziałeś na samym początku, że pierwsze dziecko urodziłaś w wieku 18 lat. A jakie masz wykształcenie? Znaczy podstawowe i nieskończone zawodowe. Mhm. A pracowałaś w życiu? Zdarzyło ci się pracować? To znaczy to były prace dorywcze, w większości to były jabłka, truskawki, takie prace sezonowe. Ale nie miałeś takiej pracy na umowę, takiej nie, prawdziwej? Nie. Właśnie o to pytałem. Może to źle zabrzmiało. Czyli prawdę mówiąc nie masz szans na emeryturę? Nie masz wysługi lat? Nie. Mhm. Jak widzisz swoją przyszłość tutaj na ulicy? Bez względu na to, czy to jest Kraków, czy Wrocław? Nie wiem, no jeszcze nad tym się nie zastanawiałam. Nie jest łatwo, ale... Zresztą ja to wychodzę z tego założenia, że po prostu lepiej nic nie planować, bo w moim przypadku, jeżeli coś zaplanuję, to wszystko wali na panewce. A czy próbowałeś złożyć... Przepraszam, że ci przerwałem. Czy próbowałeś złożyć podanie o jakiś lokal socjalny? To znaczy w Warszawie składałam o lokal socjalny. Dostałam mieszkanie na Duziarskiej. No ale okazało się, że to jest... To są trzy bloki w szczerym polu. Poza tym na trzy bloki było... No tak jak to się potocznie mówi, 6 melin. Tam praktycznie nie było życia. Po półtora roku się wymeldowałam stamtąd, a teraz tego żałuję, bo okazało się, że budynki poszły do zburzenia, a każdy z lokatorów dostał osobne mieszkanie. Czyli coś z zastępstwem. Tak, a tutaj w Krakowie pytaliśmy się o jakieś mieszkanie socjalne, ale niestety nie jesteśmy stąd i nie dostaniemy czegoś takiego. Jeżeli byśmy mieli w ostatnim czasie jakikolwiek meldunek tutaj krakowski, to wtedy tak, ale to jest mieszkanie na rok czasu i później jakieś przedłużenia. A tak, no to chyba raczej nie ma szans. Oboje z partnerem jesteście czyści, jesteście trzeźwi. Tak. Można zachować godność, będąc bezdomną osobą, prawda? Można. Co trzeba robić? Czego unikać? Czego unikać? No... Nie wiem, no... Przede wszystkim to starać się nie doprowadzać do upojenia alkoholowego. Nie pić. Znaczy, no wiadomo, że z tego, co ja widzę i przez tyle lat, to wiem, że osoby w mojej sytuacji piją praktycznie non stop. No czego jeszcze unikać? No ja wiem, narkotyków i złego towarzystwa, bo ja to jestem osobą, która, nie wiem, bez przerwy się nad kimś lituje. Tak samo było teraz ostatnio i przez to mam straszne problemy. Są problemy w miejscu, gdzie mieszkamy, i z policją, i ze strażą miejską. Bez przerwy jesteśmy nachodzeni, bez przerwy jesteśmy kontrolowani, a mamy na dole niestety lokatorów, którzy potrafią nawet wyskoczyć do siebie z nożem. Czyli zaogniają sytuację.
Tak. Często mówi się o osobach bezdomnych, że są winni tej sytuacji, w której się znaleźli. No ile w tym jest prawdy? To znaczy, z jednej strony niektórzy mówią, że osobą bezdomną jest się na własne życzenie. Że po prostu nam to tak pasuje i że tak lubimy żyć. No z jednej strony to ja wiem, może jest coś w tym prawdy, no ale z drugiej strony przeważnie mówią to osoby, które tego nie przeżyły i które nie wiedzą co i jak i dlaczego tak się stało. Ja wiem. Człowiek jak już wejdzie w ten tryb, z jednej strony chce się wydostać, no ale są osoby, które po prostu tego nie chcą. Ulica wciąga, prawda? Ulica wciąga. To jest raz. My też żeśmy próbowali ostatnio, przez jakiś okres żeśmy wynajmowali pokój pod Zakopanem, bo dostałam pieniądze ze spadku po mamie. No ale to jest kwestia pięciu miesięcy bodajże, żeśmy tam mieszkali i po prostu żeśmy się musieli stamtąd wyprowadzić, bo pan właściciel, który nam to wynajmował, powiedział na samym początku, że jak mamy problemy z alkoholem albo z narkotykami, to nawet nie ma mowy o pomieszkaniu tam. No okazało się, że on sam nadużywał alkoholu i z mieszkania zrobiła się straszna melina. W ubiegłym roku w Opolu, nagrywając jedną z osób w kryzysie bezdomności, ten człowiek tak poruszył odbiorców, że jeden z darczyńców zaoferował dach nad głową razem z pracą legalną pod Warszawą na gospodarstwie rolnym. Czy gdyby ktoś do was wyciągnął taką dłoń pomocną? Czy bardzo chętnie. Bylibyście w stanie podjąć taki trud? Tak, tak. Bardzo chętnie. A tym bardziej, że no teraz to na razie to tylko ja mogę pracować, bo partner jest po 5 operacjach i nie może podnieść nawet kilograma, także... Tak, rozmawialiśmy o tym, że właśnie jest, jego zdrowie jest nadwyrężone. Rozmawialiśmy przed nagraniem. Chciałbym jeszcze wrócić do twoich dzieci. Powiedziałeś, że masz trójkę. To znaczy tak, w 92 roku urodziłam syna. Syn zmarł po niecałych 2 miesiącach. Był wylew śródczaszkowy, zalanie wszystkich komór mózgowych, zalanie płuc, dróg oddechowych. W 94 roku urodziłam też syna, Sebastiana, który obecnie mieszka w Warszawie. W 96 urodziłam syna Sylwestra. Sylwester został przysposobiony do rodziny zastępczej w Niemczech. I w 97 roku urodziłam córkę Angelikę. Ostatni kontakt, jaki miałam, to wiedziałam, że Angelika jest na wózku inwalidzkim i jest w Częstochowie, a co z nią teraz jest, nie mam zielonego pojęcia. Masz kontaktu z dziećmi, tak? Nie mam kontaktu z dziećmi. Dzieci mi zabrali jeszcze będąc na ośrodku pana Marka Koteńskiego, bo sąd stwierdził, że ośrodki dla osób bezdomnych nie są ośrodkami do wychowywania dzieci. Znaczy to w pewnym sensie jest zrozumiałe, natomiast obok Głupczyc w Zopowy jest dom dla samotnej matki. I tam trafiają kobiety z różnych miejsc, z różnych sytuacji. I we Wrocławiu jest Fundacja Pierwszy Krok, gdzie właśnie, jak rozmawialiśmy też przed nagraniem, ta fundacja zajmuje się całymi rodzinami bezdomnymi. Czyli to myślenie się troszeczkę zmieniło, prawda? No właśnie, mówię, bo jak mi zabierali w 2000 roku dzieci, najpierw mi zabrano Sebastiana, no ale to też starań dołożyła moja przyszła, niedoszła teściowa. No i ona właśnie zostawiła Sebastianowi mieszkanie dwupokojowe, własnościowe. No ale Sebastian jest raczej za tatusiem niż za mną.
mimo że tata w dalszym ciągu przebywa w zakładzie karnym. Czy widzisz takie pozytywne zjawisko, że osoby bezdomne są lepiej traktowane przez przechodniów, przez mieszkańców miast? Czy spotkałaś się już z czymś takim? To zależy od ludzi, bo są ludzie, którzy to rozumieją, są ludzie, którzy uważają, że osoby bezdomne to są zapijaczone, są brudne, śmierdzące, a nie wszyscy tacy są. Spotkaliśmy się z czymś takim, bo przez jakiś okres tutaj, jak żeśmy przyszli do Krakowa, spaliśmy pod chmurką. Pokazały się osoby z Poznania, które przyjechały sobie po prostu na weekend i też bardzo dużo nam pomogły. Są osoby, które teraz nawet zatrzymują się i chcą nam pomóc, no ale są osoby, które jakby mogły, to nawet by nas oprobły. Nawet do tego stopnia dochodzi. Znaczy ja znam nawet przypadki, gdzie osoby bezdomne są podpalane. Tak, są. Na ławkach czy w pustostanach. Są. Ja chciałam ostatnio, rozmawiałam z pracownikiem socjalnym, bo chcieliśmy zmienić miejsce pobytu. No to pracownik socjalny mi powiedziała, że był pustostan w Krakowie, który był całkowicie pusty, nikt tam nie mieszkał. No a i ktoś po prostu po złości podpalił cały budynek. Budynek nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. Czego byś dzisiaj potrzebowała z partnerem, żeby właśnie odmienić swój los? Czy to jest za późno już w ogóle na zmiany, czy jednak widzisz jakąś nadzieję? Mi się wydaje, że to nie jest za późno na zmiany. Jeżeli chodzi na... Czego byśmy potrzebowali? Przede wszystkim jakiegoś normalnego dachu nad głową. Nie tego, gdzie teraz jesteśmy. No i możliwości jakiejś stałej pracy. Bo jeżeli chodzi o pracę, to kilkukrotnie jak szło się do pracodawcy i się mówiło, że się jest osobą bezdomną, to wszyscy nie, dziękuję, nie. To ja sobie poszukam innego pracownika. Boją się osób bezdomnych, prawda? Tak mi się wydaje, chociaż mój partner przez jakiś okres jeszcze, jak mógł pracować, pracował w Zakopanym, no ale to była praca na lewo. Przez prawie 5 miesięcy pracował, po 5 miesiącach pracodawca zobaczył dopiero, że ma przepuchlinę i nie miał innego pretekstu, to powiedział, że zostanie zwolniony za porozumieniem stron, tylko dlatego, że on się boi, bo jemu może się coś stać, a on nie chce iść siedzieć. A przez te 5 miesięcy nie widział nic. A czy może powód był inny, a po prostu znalazł pretekst żeby rozwiązać umowę? Tak, zresztą u niego przepuchlina, dopóki nie była wycięta, to była bardzo widoczna, także przy pierwszy dzień już była zauważalna, a on dopiero, powiedzmy, że zauważył to po 5 miesiącach. Tak na zakończenie tej rozmowy. Dzisiaj ludzie tracą mieszkania w wyniku kredytów, wysokich oprocentowań stóp właśnie bankowych i stoją na krawędzi pełni obaw. Co powinni zrobić w momencie, kiedy zostaną eksmitowani, kiedy zostaną pozbawieni pomocy? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem, no. Czy mieliście takie osoby tutaj w Krakowie już? Jeszcze nie. We Wrocławiu spotkałem taką osobę, która właśnie... Tutaj jeszcze nie. Mhm. Jeszcze nie było takich osób. Miała taką sytuację. Są osoby, które my znamy, no ale to są osoby, które... Nie wiem, jak to nazwać. Miały dom, miały mieszkanie jeszcze jak... Może były dziećmi, a teraz...
nie mają nic. Agnieszka, jesteś bardzo miłą osobą. Uprzejmie Ci dziękuję za, dziękuję za ten wywiad. Życzę Ci wszystkiego dobrego, Tobie i Twojemu partnerowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.